Marianna Schreiber zawalczy we Freak Fightach. O co chodzi, skąd się tam wzięła, już tłumaczę. Również w jakąś grę? O Jezus Maria! O! Freak Fighty, czyli walki w ringu lub w oktagonie osób niekoniecznie będących sportowcami, ale za to bardzo popularnych w internecie, istnieją w Polsce od 5 lat i mimo, że to jest zabawa internautów, dla internautów i w internecie, to nie jest to błaha zabawa. Co prawda nie zobaczycie tego w telewizji, ale każdą z gal, tych największych gal freakfightowych, ogląda co miesiąc czy co półtora miesiąca, bo tak mniej więcej one się odbywają, jakieś 500 000 ludzi w internecie i każda z nich płaci za to 30-40 zł. To z kolei sprawia, że zawodnicy, którzy się biją, mogą dostawać za jedną walkę garze nawet do górnych kilkuset tysięcy złotych. Mowa czasem nawet o milionie czy więcej niż 1 000 000 zł za jedną walkę, choć to oczywiście są bardzo rzadkie przypadki. A wszystko zaczęło się ponad 6 lat temu na jednej z libacji alkoholowych podczas patostreamu, czyli relacji na żywo w internecie, na której w mieszkaniu czy w domu grupa osób po prostu pije alkohol, a zazwyczaj potem się kłóci, wyzywa i tak dalej. I właśnie podczas jednego z takich patostreamów, a to zjawisko było bardzo popularne w Polsce 7-6 lat temu, zresztą do dziś jest popularne, i podczas jednego z takich patostreamów człowiek o ksywce Guzik trochę sobie wypił i zaczął wyzywać innego youtubera, Boxdela, na pojedynek. Boxdel przyjął wyzwanie, a samym pomysłem walki zainteresował się też Wojtek Gola. Jego z kolei niektórzy mogą kojarzyć z programu Warsaw Shore, który był emitowany na stacji MTV, i w programie tym chodziło głównie o picie, imprezowanie, podrywanie i ośmieszanie się, a potem to wszystko mogli zobaczyć telewidzowie. Jednak Gola to nie tylko imprezowicz, ale też sprawny biznesmen. I udało mu się dokoptować do tego pomysłu jeszcze dwóch innych biznesmenów, Rafała Pasternaka i Krzysztofa Rozparę. Tak powstała federacja Fame MMA. Pierwsza gala Fame MMA odbyła się w maju 2019 roku. Przez te 5 lat fani zdążyli zobaczyć bardzo wiele dziwnych, szokujących rzeczy. Była na przykład walka rycerzy. Muszą być naprawdę odporne. Była walka osoby niskorosłej z osobą zdrową. I było wiele innych dziwnych, szokujących zdarzeń, szczególnie podczas konferencji, które poprzedzają same gale, na których biją się zawodnicy. O, choćby przykład sprzed kilku dni. Nie rzucaj, nie, nie rzucaj! Nie, tenis. Przez te 5 lat, oprócz Fame MMA, powstało jeszcze kilka innych federacji freakfightowych, które organizowały swoje gale. Najważniejszą z nich i największą po Fame'ie była federacja High League. W jej zarządzie były 4 osoby. Partnerka rapera Malika Montany, który był twarzą medialną tej federacji, biznesmen Sławomir Bielski, Kazbi Edelbiew oraz Diana Edelbiew. Tych dwoje to jest czeczeńskie rodzeństwo. High League istniała do czerwca 2023 roku i zdążyła zorganizować 6 gal, a przestała istnieć w momencie, gdy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o to, żeby High League wpisać na listę osób lub podmiotów pośrednio lub bezpośrednio wspierających agresję na Ukrainę. Skąd się to wzięło? Otóż Kazbi i Diana Edelbiewowie są rodzeństwem Bajsangura Edelbiewa. Ten z kolei jest przedstawicielem Federacji ACA, to jest Federacja Rosyjska, której z kolei współwłaścicielem ma być Ramzan Kadyrow. Gdy kilka dni po informacji ABW High League de facto przestaje istnieć, nagle powstaje nowa federacja, Cloud MMA. W jej zarządzie z kolei jest m.in. Julita Górska, to jest żona biznesmena Sławomira Bielskiego, tego, który był w zarządzie High League. Ale MSWiA tym razem nie dopatrzyło się żadnych zastrzeżeń i Cloud MMA może działać, więc organizuje gale freakfightowe. I tutaj właśnie dochodzimy do Marianny Schreiber, bo właśnie w Cloud MMA będzie się ona biła. Ta federacja zorganizowała do tej pory 2 gale, a wsławiła się szczególnie walką niejakiej Gochy Magical z niejaką Nikitą. O co chodzi? Ta pierwsza ma 50 lat, ta druga ma 19 lat. Ta pierwsza jest matką Daniela Magicala, to jest taki patostreamer, a ta druga jest jego byłą dziewczyną.
I obie na tych patostreamach często piły z Danielem alkohol, wyzywały się, awanturowały, zresztą tam każdy z każdym się awanturował i bił, więc tutaj nie ma znaczenia, że akurat ta z tą się bije, czy jakieś tam ma, no ale przede wszystkim ma takie, że to straszna patologia i zauważyły to media na całym świecie. Dość ciekawie było też przed pierwszą galą Cloud MMA, gdy na kilka dni przed samą galą okazało się, że dwóch zawodników, którzy mają się bić, nie będzie się biło. Jeden musiał odsiedzieć wyrok, którego nie odsiedział, więc dzień przed galą policja go zgarnęła. Drugi okazało się, że ma przerwę w odsiadce nie po to, żeby się bić na gali, tylko żeby się leczyć, więc musiał uciekać. W trzeciej gali Cloud MMA, w której bije się Marianna Schreiber, też można znaleźć kilka ciekawych kwiatków. Dość powiedzieć, że były piłkarz Tomasz Hajto uchodzi w tym towarzystwie za arbitra elegancji. Ale mamy wyjść i sobie ubliżać, nie wiem, pluć w twarz, uderzyć się, kopnąć i to coś zmieni. Z kolei za największą gwiazdę tej gali uchodzi 20-letni Nathan Marcin. To jest taki chłopak, który karierę rozpoczął od tego, że będąc w sklepie wraz z mamą, napluł na zdjęcie jednej z influencerek, które było na jej płatkach śniadaniowych i ją zwyzywało od szmat. A potem to wszystko wrzucił do internetu. Teraz Nathan Marcin jest bohaterem internautów, ponieważ wyzywa tak zwanych prawilniaków, czyli tych napompowanych chłopaków, którzy też się biją, którzy nienawidzą policji, nienawidzą frajerów i mają uliczne zasady. Nagle ten Nathan, który pluł w sklepie na płatki, jest pozytywną postacią na gali Cloud MMA. I tak to się kręci. Na gali Cloud MMA będzie jeszcze kilku innych tak w ogóle sportowców, w sumie byłych sportowców, bo będzie oprócz Tomasza Hajty, będzie Jakub Wawrzyniak, on właśnie się z Hajtą bije, będzie też były piłkarz Błażej Augustyn, on z kolei bije się z byłym siatkarzem Zbigniewem Bartmanem. Także jak widać, te freakfighty wchodzą już, a w zasadzie wychodzą poza internet i wchodzą w te dziedziny życia, które dotąd były tradycyjne, że tak powiem, czyli wchodzi na przykład w środowisko sportowe, w towarzystwo sportowe, powoduje to, że kibice, piłkarscy, sportowi, ci, którzy pamiętają Hajtę czy Bartmana, będą chcieli taką walkę obejrzeć. I właśnie z tego samego powodu w Cloud MMA jest Marianna Schreiber. Jej obecność, jej walka, po pierwsze, daje rozgłos Cloudowi jako federacji, co zresztą widać choćby po tym filmie, bo o tym rozmawiamy. Po drugie, otwiera nowe pola do promocji, bo Marianna Schreiber ma z pewnością nieco inną publiczność niż gale freakfightowe. A czy dla Marianny Schreiber to jest dobre? Oczywiście, że jest dobre. Ona już próbowała założyć partię, próbowała być jakąś matką, wspolką, wspierającą wszystkie kobiety, które mają, nie wiem, są nieszczęśliwe w związkach czy coś takiego. Teraz próbuje wejść do świata freakfightów i w ogóle ogłosiła się już królową freakfightów od razu, czyli próbuje się jakby osadzić w tym uniwersum freakfightów. Dlaczego? No bo szuka pomysłu na siebie, próbuje zdywersyfikować swoje talenty, czy swoje wartości, czy to, co sobą reprezentuje, zdywersyfikować fakt, że znana jest głównie jako żona posła, która gada jakieś tam śmieszne rzeczy w internecie, próbuje różnych ścieżek kariery. Nie wyszło z partią polityczną, no żona posła to nie jest wielka kariera, to teraz może będzie influencerką albo freakfighterką. Próbuje najrozmaitszych rzeczy i dobrze, bo to pokazuje, że wie o tym, że nie wolno się tego swojego męża posła trzymać, bo on kiedyś nie będzie posłem. Poza tym, co to za fucha bycie posłem czy bycie żoną posła. Więc Marianna Schreiber również szuka, jak się zakotwiczyć w internecie i w świadomości masowej publiczności, gdyby na przykład nie była z Łukaszem, z posłem Łukaszem Schreiberem. A więc dobry ruch, Marianno. Natomiast czy to dobrze czy źle dla wszystkich, bo ciągle są jakieś głosy, żeby nie promować tego, żeby nie pochwalać tego, że to jakieś głupoty, trzeba to zaorać i tak dalej. No okej, od 6 lat takie głosy, czy od 5 lat takie głosy są, jakoś freakfighty nie zostały zaorane, wręcz przeciwnie, rozwinęły się i mają się dobrze, płacą tak dużą kasę, że profesjonalni sportowcy często chcą zawalczyć we freakfightach zamiast w profesjonalnej federacji, ponieważ freakfighty po prostu lepiej płacą. Rozwija się to i tego nie zatrzymamy. Tak rozwija się współczesna rozrywka i w Polsce i w ogóle, tak rozwija się internet. Nie ma co jęczeć, bo freakfighty były, są i będą, a my jako widzowie, eksperci, komentatorzy jedyne co możemy zrobić, to dążyć do ich ucywilizowania. Na przykład poprzez żądanie wprowadzenia obowiązkowych badań antydopingowych, których obecnie niestety we freakfightach nie ma.